Cześć i czołem, Bobry z Rosołem. Długo zbierałem się do tego materiału i dzisiaj opowiem wam, kim są pisarskie meduzy. Pierwszym takim case'em są autorzy, którzy mówią, że nie da się żyć z pisania książek oczywiście. Autorzy, którzy mówią, że biblioteki nas nie zapraszają, że nie chcą nas zapraszać. Ja spotkałem się już z autorami, których pozdrawiam bardzo serdecznie, zwłaszcza autorki, które mówiły, że biblioteki w ogóle nie zapraszają. Spotkałem się z autorami, całą paczką autorów, pisarzy, którzy mówią, że biblioteki nie zapraszają do siebie na spotkania autorskie, biblioteki nie organizują spotkań autorskich. Powiem więcej, jeżeli autor napisze do biblioteki albo zadzwoni, zaproponuje spotkanie autorskie ze sobą, to jest to akwizycja, a wręcz prostytucja. Autorzy to są właśnie takie diwy salonowe, że to są istoty wyższych po prostu lotów. Biblioteka powinna sama się do nich zgłosić, zawsze, a w ogóle to nie do nich, tylko do tej agentki w garsonce, która zadzwoni do autora i powie: proszę pana, mamy spotkanie, Biblioteka Narodowa dzwoni i chcieliby spytać, czy uraczy nas ich pani wizytą. No, mogę wyjechać z tych Bieszczad, no to łaskawie się stawię, ale tylko na 47 minut i 22 sekundy. No i oni mają takie wyobrażenie o sobie, że to właśnie tak wygląda i to są autorzy, którzy siedzą w domach, nigdzie nie wyjeżdżają, bo nikt o nich nigdy nie słyszał. Biblioteki nie wiedzą, że tacy autorzy istnieją, bo nigdy nie napisali żadnego maila, a ja odhaczam jakieś 700 spotkań autorskich, bo jakoś nie wstydziłem się zadzwonić i napisać do biblioteki. Druga sprawa to taka nieżyciowość promocji, taka życiowość i nieżyciowość promocji jednocześnie, jeśli chodzi o pisarskie meduzy, bo z jednej strony są to osoby, które nigdzie się nie promują, które całe życie są z jednym zdjęciem, bo po co sobie w ogóle robić inne zdjęcia? Ja nie jestem jak jakaś diwa na rozkładówce. Spotykam to bardzo często, takie podejście, i potem są autorzy, którzy ostatni jakiś wpis na Facebooku zaliczyli w dniu premiery półtorej roku temu, no bo on nie ma o czym pisać na Facebooku, na Instagramie. Zresztą, Boże, Instagramie, to co ja w ogóle mówię, to jest za daleko już poszliśmy, że Instagrama jeszcze będą zakładać. A jednocześnie widzę, powiem wam, strasznie dużo takich mikroautorów, którzy jeszcze nie napisali książki. Wiadomo, bo się mówi, no zaczynaj promocję już, jak ta książka powstaje. Ale oni nie kręcą tej promocji wokół książki, że hej, piszę książkę o tym i o tym, że ta książka jest taka, taka i taka, że boję się tego, że jestem ciekawy, jak to się przyjmie. Nie, oni się kreują od razu jako specjalistów. I ja widzę strasznie dużo takich postów pod tytułem: siema kochani, co u was słychać? Ci ludzie nie interesują się, co u was słychać, tylko oni chcą wygadać się, co u mnie słychać. Hej, wiesz co? Co u ciebie słychać? No, powiem ci, że fajnie, fajnie, ale wiesz co? Ale ja to w tym momencie piszę książkę i mam 15 nowych stron i ja ci teraz powiem, jakie to są strony. Ja jestem ciekawy w ogóle, ile osób do mnie napisze po tym materiale, że się czują urażone, bo zostały wrzucone do meduz. Byłem ostatnio na targach książki w Poznaniu. Była organizowana konferencja Book Marketing. Obiecałem sobie, że poświęcę jej kilka oddzielnych minut. No powiem wam, jechałem na to z wielkimi nadziejami. Wydałem dobre 200 zł i normalnie bym nic nie powiedział o tym, gdyby nie fakt, że wydałem właśnie blisko 200 zł na tą konferencję. Ponad 200 zł. Byli tam zatrudnieni różni ludzie, zaproszeni. Ludzie, którzy specjaliści od PR-u, specjaliści branżowi, którzy powiedzą konkretnie, jak wypromować, jak prowadzić, pracować z książką w mediach społecznościowych, jak reklamować, jak to wszystko robić. Katarzyna Bonda zaproszona na sam koniec, żeby jeszcze opowiedzieć o tym sukcesie. No ta pierwsza liga zdradza swoje tajniki. No mówi, każdy hajs zapłacę, żeby to zobaczyć. I nie jedna osoba tak pomyślała jak ja, że każdy hajs za to zapłaci, i pojechaliśmy. No i czego ja się dowiedziałem na tym? Że musisz umieszczać posty na Facebooku, umieszczać posty na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze, na TikToku, musisz tworzyć społeczność, z tą społecznością, uwaga, żyć. Naprawdę zapłaciłem 200 zł za to, żeby dowiedzieć się o to, że muszę tworzyć posty na Instagramie, to będzie dobrze? Byłem absolutnie rozczarowany tym. Jedyne jakąś sensowną informację wyciągnąłem z tych targów to to, że posty na Facebooku i na Instagramie powinny budzić emocje, więc powinniśmy używać emocji swoich do szerzenia tego dalej.
To jest fajne, to jest coachingowo poprawne, bo rozumiem, że są ludzie, którzy tego nie wiedzą i ja to kumam, ale ja nie pojechałem na konferencję coachingową, ja pojechałem na konferencję marketingową i spodziewałem się konkretnego marketingu, a dostałem You can live your dream. Absolutnie fenomenalne to tam były w ogóle takie złote rady. Na zasadzie przyjrzyjmy się największym, przyjrzyjmy się na przykład Oldze Tokarczuk. No Olga Tokarczuk postawiła tutaj na nagrody literackie. Jak dostała Nobla, no to sprzedaż jej książek podskoczyła o blisko 200%. No super, słuchajcie, rada, no nic, tylko wygrać Nobla. Słuchaj, punkt pierwszy, wygraj Nobla, punkt drugi, profit. Wychodzę, ja wiem, co mam robić, no mam wygrać po prostu Nobla. To samo było z Blanką Lipińską, planowany serial, planowany jest już film i też to od razu się fajnie polaryzuje. No ekstra rada, no słuchaj, wystarczy, że sprzedasz prawa kosmicznych Bobrów do Zacka Snydera, on nagra film i masz wszystko z bani. To jest tak... Poznałem fajnych ludzi, okej, spotkałem fajnych ludzi, rozmowy kuluarowe, gdzieś tam, wiecie, spotykają się pisarze, spotykają się wydawcy, to jest fajny moment, żeby wymienić gdzieś tam swoje wizytówki, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, ale ja tych ludzi już wszystkich znam i ja nie mam kogo poznawać nowego, no jeżdżę na te imprezy, jeżdżę na targi ze wszystkimi jesteśmy już na siema i ja nie wchodzę do tego kółeczka na nowo, bo ja już w tym kółeczku jestem. Nie wiem, może ja taki za wybitny jestem po prostu, no po prostu jestem. Jestem za wybitny. Ale byłem rozczarowany, no bo ja sam mógłbym wejść tam na mównicę i myślę przekazać całkiem sporo fajnych informacji, z których ludzie by mieli jakiś feedback. Zniszczyła mnie absolutnie Katarzyna Bonda, która wchodząc w ogóle na salę powiedziała, że ona to się marketingiem swoich książek nie zajmuje, że ona to czyta, ona to książki pisze, ona się zajmuje tworzeniem tych historii, a ona samym marketingiem się w ogóle nie zajmuje. No to ja płacę 200 zł za to, żeby usłyszeć od guru pisarzy, że słuchaj, wynajmij sobie agenta PR-owego. Ja się nie zajmuję tym, zajmuje się tym agencja PR-owa. Punkt pierwszy, zatrudnij agencję PR-ową. Punkt drugi, profit. Ale też poznałem dużo fajnych rad. Na przykład, jeżeli chcesz fajnie wypromować swoją książkę, no to na przykład możesz zmienić infrastrukturę Empiku. Cały Empik na przykład możesz wypełnić lampionami, bo Katarzyna Bonda mówiła o tym, że wypełniła cały Empik lampionami. Mieli taki fajny pomysł i to bardzo fajnie zadziałało. Ludzie jak wchodzili, no to im się to podobało. No super! Tylko ilu pisarzy ma możliwość zmienienia infrastruktury Empiku? Do momentu, kiedy nie jesteś bestsellerowcem, to jakoś Empik chyba nie jest za szczęśliwy, jak chcesz zmienić cały Empik. Chciałbym zobaczyć, jak przychodzę do Empiku i mówię, słuchajcie, wypełnimy tutaj, zrobimy steampunkowe rzeźby, zrobimy raypunkowe rzeźby, ja wam w ogóle wyjaśnię, czym jest raypunk najpierw, wstawimy tu bobry, będą cosplayerzy, będzie gościu z dudami, będzie chór i wszystko to będzie. I słuchajcie, no oczywiście na wasz koszt, albo na koszt wydawnictwa, no 20-30 koła na to wykładamy. I wiecie, to są takie rady naprawdę z czapy wzięte, z którymi nie jesteś w stanie zrobić nic. I nawet na tej konferencji to widziałem, jak wychodzili ludzie po prostu z wydawnictw, którzy mieli nadzieję usłyszeć coś sensownego, mieli nadzieję usłyszeć jakiś feedback, a dostali po prostu spotkanie autorskie. Katarzyna Bonda jest naprawdę sympatyczną osobą, fajną, ale zapłaciłem za naukę marketingu, a nie spotkanie z Katarzyną Bondą. Ja rozumiem, że ludzi może to jarać, że się spotkali z Katarzyną Bondą, kumam to serdecznie, ale ja przyszedłem po konkretny cel marketingowy, konkretny cel, to miało się przełączyć mi na hajs. Płacę, żądam, wymagam. Nie dostałem tego, jestem zawiedziony. Najlepsze widzę zostawiłem sobie na koniec. Stowarzyszenie Polskich Pisarzy. Słuchajcie, to wam opowiem taka historia z życia wzięte. Na wrocławskich targach książki, jeśli dobrze pamiętam, chodząc z Pawłem Kopijerem po tych targach, zbierając troszeczkę feedback, rozmawiając z ludźmi, tak troszeczkę, wiecie, poznając cały ten entourage, spotkaliśmy właśnie ludzi z Polskiego Stowarzyszenia Pisarzy. Polskie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, jakoś tak. I ja się zapytałem, co ja zyskam, należąc do Stowarzyszenia Pisarzy, jak to wygląda, czy ja, bo może będę chciał się zgłosić, jak to w ogóle jest. No to słuchajcie, na początek, to ja w ogóle się dowiedziałem, że my to najpierw musimy rozpatrzyć kandydaturę,
czy się pan nadaje do naszego społeczeństwa, społeczności naszej, tak? Więc to nie jest tak, że ty przychodzisz, to oni cię namaszczają, człowieku, żeby tam się w ogóle dostać. Dobra, no uznaj, pan musi mieć książki napisane. Mówię, no mam 3 książki napisane, 4 w drodze, teraz już 5 w drodze. To mówię, no to jak to tam, co ja z tego mam? Po pierwsze, no to należy pan do społeczności pisarzy. Fajnie, fajnie, należy do społeczności pisarzy. Co dalej mamy w tym momencie? Są organizowane spotkania braci pisarskiej raz na tydzień, czy raz na tam 2 tygodnie, w jakiejś kawiarni, czy w jakimś klubiku. Każde wojewódzkie stowarzyszenie ma takie spotkania, to są we Wrocławiu, w Gdańsku, w Warszawie i tam gdzieś tam jeszcze. I oni się raz na 2 tygodnie spotykają. I jak się możecie domyślić, to są spotkania, w których biedni pisarze narzekają na to, że są biedni, że wydawcy to są źli, że redaktorzy to potworzy i nie ma, że to jest ogólnie, jak ciężko jest być pisarzem w Polsce. Ale okej, może są warsztaty, więc pytałem, a czy są jakieś warsztaty na tych spotkaniach? No jak wy się spotykacie raz na 2 tygodnie, wiecie, jak mam pójść i się okaże, że tam będzie Rafał Kosik albo Chmielarz, no to fajnie by było pójść, coś się dowiedzieć, nie? Otóż nie. Ale jak pan już należy do naszego stowarzyszenia pisarzy, mistrzów, no to siłą rzeczy nie może pan się uczyć od innych, bo pan już jest mistrzem. Mistrz od mistrza się uczyć nie może. Tam każdy jest mistrzem i jak tylko wspomnisz o tym, że się uczysz od kogoś, że spróbujesz, to nie jest to, że ty się uczysz, że ty spróbujesz uczyć innych, to od razu zasztyletowany, człowieku, zostaniesz za to, że w ogóle śmiesz twierdzić, że jesteś oczko wyżej niż ten mistrz, który jest obok. Ale to nie jest koniec benefitów. To nie jest tak, że ty dostajesz tylko status pisarza, dostajesz kanciapę, w której się spotykasz raz na 2 tygodnie, dostajesz jeszcze 2 spotkania autorskie, płatne spotkania, trzymaj się, człowieku, krzesła, 2 spotkania autorskie płatne w roku. Spotkanie autorskie na 700 zł brutto, chociaż pomijając fakt, że w dobrym tonie tradycją jest, że się połowę tej kwoty zostawia na Stowarzyszenie Pisarzy Polski, no bo z czegoś tą kawę trzeba opłacić, pomijając składki, więc dostajesz 350 zł raz na pół roku spotkanie autorskie. Mózg zapadł mi się do środka i poczułem straszliwą przepaść, taką poglądową, co ci ludzie w ogóle w bani mają, jak patrzą na to, że są pisarzami, jak patrzą na swój fach, na swoją misję, na to wszystko. Nie chcę wyjść teraz na gościa, który będzie uderzał te foczki w głowę i robił futra, ale poczułem się naprawdę, jakbym rozmawiał z 5-letnimi dziećmi, takimi naiwnymi do przegięcia absolutnego. Że to jest sztuka, to jest misja, pieniądze nie mają znaczenia, wydawcy są źli, wszyscy są źli i w ogóle. Podsumowując troszeczkę mój nieco agresywny materiał, nie bądźmy meduzami, bądźmy mili, dokształcajmy się, bo są meduzy, które są meduzami, bo są nieświadome, więc dokształcajmy się, ale też bądźmy dla siebie mili, bądźmy dla siebie serdeczni. Jak nie wiemy, to próbujmy się dokształcić, a nie utwierdzajmy wszystkich w przekonaniu, że mamy rację, chociaż nam nie wychodzi. Ja bardzo często spotykałem meduzy, które mówiły, że się nie da, że to jest ciężkie, że jest okrutnie, a jakoś udaje się, jakoś działam, jakoś to robię. Artur Urbanowicz bardzo wiele miał takich przekazów, że człowieku nie da się, że daj sobie spokój, że horror się nie sprzedaje. Jego książki sprzedają się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. Da się, tylko on robił przy tym naprawdę solidnie. Michał Gołkowski, mówili, że nie da się, że człowieku daj sobie spokój i w ogóle, i Michał Gołkowski pisze książkę za książką cały czas. Tych meduz jest mnóstwo, jest ich po prostu mnóstwo i rada najzwyczajniejsza w świecie ode mnie, nie słuchajcie takich ludzi, róbcie swoje, kiwaj głową, rób swoje dalej, bo efekt zobaczysz tak czy inaczej. Jak nie idzie dobrze, dokształcaj się, bądź wrażliwy na dokształcanie się i rób dalej swoje.
I tyle ode mnie, kochani. Dziękuję wam serdecznie, że dotrwaliście ze mną do samego końca tego materiału. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.